Dziękuję. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, trzeba powiedzieć sobie prawdę. To naprawdę wstyd i chyba hańba dla rządu Rzeczypospolitej, dla naszego państwa, że poprzez 20 lat wolnej Polski nie potrafiliśmy uporać się, nie potrafiliśmy sprowadzić tutaj Polaków do swojej ojczyzny. Tych Polaków w Kazachstanie, którzy nie z własnej woli tam się znaleźli. W 2001 roku, jak już powiedzieliśmy, weszła w życie ustawa, która wtedy wzbudziła wielkie nadzieje wśród Polaków zamieszkałych w Kazachstanie. Wielu niestety Polaków tam zamieszkałych nie dożyło możliwości osiedlenia się w Polsce i zamieszkania, zobaczenia własnej ojczyzny, bo ta ustawa niestety nie rozwiązała wielu problemów. I dzisiaj stoimy przed kolejną szansą, żeby ten wstyd i tą hańbę zmyć i żebyśmy przyjęli ten obywatelski projekt przedstawiony tutaj przez szanownego pana Jakuba. Ponad wszystkimi podziałami, tak jak już powiedział mój szanowny kolega. Myślę, że państwo, które ma 38 milionów obywateli, państwo, silne państwo, państwo polskie, które powinno być silnym państwem, powinno ich stać na to, żeby przyjąć 2600 repatriantów, chociaż oczywiście tyle osób tutaj już nie przyjedzie. Tak jak już powiedziałam, bardzo wiele osób zmarło i nie dożyło. I tutaj nie mogą być wymówki, żadne środki finansowe, brak środków finansowych. To nie jest żadna łaska. To jest nasz po prostu obowiązek każdego Polaka i każdej Polki, aby Polacy, zamieszkali, już kończę, w Kazachstanie, przyjechali, powrócili tutaj i żeby im warunki stworzyć. I na koniec takie pytanie już do przedstawiciela rządu, pana ministra. Dlaczego, panie ministrze, strona polska podczas rozmów, rząd polski podczas rozmów z rządem Kazachstanu nie podjął tematu i nie skutecznego działania dotyczącego podpisania umowy o uznaniu emerytur Polaków z Kazachstanu, którzy tutaj przyjechali, a którzy całe życie swoje przepracowali w Kazachstanie. Ciężko przepracowali. A niestety tych emerytur nie mogą otrzymać. Jaka jest możliwość, aby to działanie było skuteczne, aby podpisano tę umowę i żeby należne im środki ci Polacy otrzymali? Dziękuję.